Tarnobrzeski Dom Kultury wraz z wydawnictwem Dwie Siostry zapraszają do Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury na wystawę inspirowaną książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich Którędy do Yellowstone, która została wpisana na listę lektur klas 1-3 szkół podstawowych. Bardzo długo czekaliśmy na tą wystawę, ponieważ cieszy się niezwykłym powodzeniem, bo to najnowsza książka genialnych grafików polskich państwa Mizielińskich. A to już 11. wystawa, którą przygotowujemy razem z dwiema siostrami. To jest cudowne wydawnictwo z Warszawy, prężnie działające, nagradzane, a wydają mądre książki i piękne książki, co możemy zobaczyć tutaj w galerii. Jest to książka i nie książka, ponieważ książka jest wydana, to jest nowość, natomiast w galerii mamy niektóre stronice tej książki powiększone w formie takich wielkoformatowych plansz. Dzięki nim można wybrać się w wielką podróż przez parki narodowe. Plansze to ilustracje oraz ciekawostki podane w dowcipnej i efektownej formie. Zawierają ogrom wiedzy o ekologii, zwierzętach, ich zwyczajach i środowisku. Mizielińscy mają swój taki język graficzny, oni podają wszystko w taki sposób niezwykle dowcipny, klarowny. Po parkach, ja nie chcę zdradzać wszystkiego, ale oprowadzają nas zwierzęta. Poza tym te ilustracje się czyta. Co to znaczy? Nie tylko je oglądamy, nie tylko patrzymy na tą stronę plastyczną, ale zyskujemy wiele takich cennych informacji. Na stronie wydawnictwa wystawie towarzyszą jeszcze takie prezenty. Można sobie ściągnąć i wydrukować takie komiksy do kolorowania. Są scenariusze lekcji. Także my, goszcząc tutaj dzieci, bo oczywiście zapraszamy, też będziemy się w ten sposób bawić. Wystawa czynna jest do 29 maja.